Keto Wtorek, odcinek 90. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Pojawiają się nieraz pytania o to, czy za duża ilość białka wyrzuci mnie z ketozy, jak to jest z tą glukoneogenezą i narosło sporo mitów w tym temacie, dlatego dzisiaj rozprawimy się z białkiem, glukoneogenezą i tym mitem, którym jest właśnie kwestia tego, że za dużo białka wyrzuca nas z keto. Także zapraszam. Glukoneogeneza ma złą sławę, szczególnie wśród osób na keto i jest to zupełnie niepotrzebne, bo wręcz ketoza jest możliwa dzięki glukoneogenezie. Czym jest glukoneogeneza? Gluko, czyli od słowa glukoza, neo, czyli nowy, geneza, tworzenie, czyli jest to wytwarzanie glukozy z innych substratów. Z jakich? I tutaj już na początku warto zaznaczyć, że mleczan, kwas mlekowy, jest najczęściej wykorzystywanym właśnie substratem do produkcji glukozy w naszym organizmie. Czyli zobaczcie, wcale nie białka, tylko mleczan na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są rzeczywiście aminokwasy, czyli te białka, z których organizm również potrafi sobie wytworzyć glukozę. Natomiast ten proces jest, szczerze mówiąc, średnio efektywny, bo 1 gram glukozy, żeby pozyskać, trzeba zużyć 1,6 gramów aminokwasów. I na trzecim miejscu jest glicerol, czyli w ogóle produkt z rozkładu tłuszczów. Czyli zobacz, z tłuszczu tak naprawdę nasz organizm również potrafi sobie wytworzyć glukozę na odpowiednim poziomie. Co więcej, poziom glukoneogenezy w naszym organizmie jest mniej więcej stały i nie jest aż tak związany z tym, ile na przykład białka, jak to się przyjęło mówić, spożyliśmy danego dnia. I rzeczywiście, jeżeli na przykład nie jemy, czyli pościmy, to nawet 97% glukozy właśnie wtedy, po na przykład 3 dniach postu, jest pozyskiwana z glukoneogenezy. I jest to mega ważny proces. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu nie mamy nadmiernej hipoglikemii, czyli jeżeli nie dostarczamy sobie węglowodanów albo czy to na diecie ketogenicznej, czy podczas postu, to nasz organizm dzięki procesowi glukoneogenezy po prostu chroni nas przed śmiercią. Bo jeżeli mielibyśmy nadmierny spadek glukozy we krwi, czyli tak zwaną hipoglikemię, to ona, jeżeli będzie to poniżej 3 mmol na litr, czyli mniej więcej poniżej 50 mg na decylitr, mogłaby prowadzić do poważnych problemów z omdleń, śpiączki, a wręcz do śmierci. Także to właśnie ten fantastyczny proces chroni nas przed tym, żeby do tego nie doszło wtedy, kiedy nie jemy węglowodanów. Poza tym są takie komórki w naszym organizmie, które nie potrafią korzystać z ciał ketonowych jako energii. Nie ma ich dużo, ale są to m.in. erytrocyty, jądra czy rdzeń nerki. Nasz mózg również w niewielkim stopniu potrzebuje glukozę, którą również może pozyskać właśnie z procesów glukoneogenezy. I teraz, skoro nasz organizm potrafi sobie wytworzyć glukozę, no to dlaczego jednak, kiedy wchodzimy w ketozę, to ciała ketonowe stają się tym preferowanym paliwem? Bo nasz organizm zawsze stara się wszystkie procesy optymalizować i korzystanie z ciał ketonowych jest dużo bardziej dla niego optymalne niż z glukozy. ATP to jest jednostka energii. I ze 100 gramów glukozy nasz organizm potrafi wytworzyć 8,7 kg ATP. Ale jeżeli popatrzymy na BHB, czyli beta-hydroksymaślan, to ciało ketonowe, to ze 100 gramów BHB on potrafi stworzyć aż 10,5 kg w porównaniu do 8,7. A nawet z acetoocytanu on potrafi stworzyć 9,4 kg ATP, czyli wciąż więcej niż z glukozy. Dlatego też właśnie ciała ketonowe są bardziej efektywne w produkcji energii i nasz organizm, jeżeli już nauczy się je wykorzystywać, to zdecydowanie bardziej woli je niż glukozę.
Co się dzieje w naszym organizmie podczas ketoadaptacji? Jeżeli ograniczamy na początku mocno węglowodany, ale jeszcze nie potrafimy wykorzystywać tłuszczu do produkcji ciał ketonowych jako energii, no to właśnie wtedy glukoneogeneza sprawia, że jesteśmy w stanie funkcjonować. Z kolei, jeżeli jesteśmy w ketozie, to glukoneogeneza jest fantastycznym procesem, który, jak pokazują badania, zachodzi u osób na keto dwa razy jakby intensywniej niż u innych, dlatego też, że po pierwsze właśnie przeciwdziałamy nadmiernej hipoglikemii, czyli tym spadkom cukru. Po drugie odżywiamy te komórki, no, które nie mogą się żywić ciałami ketonowymi. A po trzecie, co jest w ogóle fenomenalne pod kątem sportowym, to dzięki glukoneogenezie odbudowujemy glikogen mięśniowy. Sportowcy, którzy są na keto, mają praktycznie te same poziomy glikogenu mięśniowego, co osoby, sportowcy nie będący na keto. I co więcej, praktycznie tak samo szybko po intensywnym wysiłku odbudowują oni zapasy właśnie glikogenu poprzez glukoneogenezę, no bo nie jedzą węglowodanów, więc dzięki temu procesowi glikogen mięśniowy wraca, a u sportowców, no, którzy nie żywią się ketogenicznie, no to ta glukoneogeneza aż tak bardzo nie zachodzi, bo po prostu dostarczają sobie węglowodany, które zostają później przekształcone właśnie na glikogen. Natomiast za duża ilość białka, szczególnie podczas ketoadaptacji, nie tyle wyrzuci nas z ketozy albo ją uniemożliwi, co może ją spowalniać. Dlaczego? Jeżeli jemy dużą ilość białka, to automatycznie mamy za słabe te proporcje tłuszczów czy węglowodanów i po prostu no, dostarczamy sobie nie to paliwo, z którego powinniśmy uczyć się wytwarzać ciała ketonowe. Czyli dlatego powinniśmy utrzymywać białko na stosunkowo niskim poziomie, na adaptacji 15, czasem 20%, żeby mieć odpowiednio dużą podaż tłuszczu. Im będzie to lepiej zachowana ta proporcja, tym szybciej po prostu w ketozę wejdziemy. Nie powinniśmy według mnie raczej schodzić poniżej 1 grama białka na kilogram masy ciała, albo jeżeli mamy dużą otyłość, to na kilogram docelowej masy ciała. Później na keto to już jest 1,2, nawet 1 do 1,7 u osób bardzo aktywnych fizycznie, bo musimy pamiętać, że białko jest przede wszystkim budulcem. Buduje nasze włosy, skórę, paznokcie, nasze organy, mięśnie, także nasze hormony, bo hormony również są tak niektóre białkiem, na przykład insulina. Poza tym jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli odpowiedni poziom naszej odporności w organizmie. Nasz mózg również tego białka potrzebuje, potrzebują go neurony. Jeżeli będzie go zbyt mało, to wręcz możemy tracić jakby te ilości połączeń i ilości tych komórek nerwowych, no, które przecież są bardzo potrzebne dla naszego sprawnego funkcjonowania. A także, szczególnie w okresie starszym, no, może nas dotknąć sarkopenia, czyli to powolne kurczenie się naszej masy mięśniowej, masy kostnej. Tego bardzo nie chcemy i powinniśmy tego unikać, jeżeli zależy nam na zdrowiu w długim okresie czasu. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo przeczytałam jakiś czas temu bardzo ciekawą publikację u doktora Chrisa Kressera odnośnie właśnie też kolejnego mitu, że diety wysokobiałkowe mogą spowodować choroby nerek. Owszem, jak pokazały i potwierdziły badania u osób, które już miały problemy z nerkami, to rzeczywiście diety wysokobiałkowe nie są dobrym pomysłem. Natomiast standardowo u zdrowej osoby wyższe białko sprawia, że nasze nerki adaptują się do tej ilości i całkiem nieźle sobie z nią radzą. Co się okazuje? IGF-1, czyli ten insulinopodobny czynnik wzrostu 1, powinien być w naszym organizmie nisko, żeby jakby zapewniać nam długowieczność i przeciwdziałać temu nadmiernemu starzeniu się komórek. I niektóre badania pokazały, że obniżenie IGF-1 następuje albo poprzez post, albo poprzez utrzymanie kalorii na tym poziomie, który odpowiada naszemu zapotrzebowaniu, ale obniżenie białka.
I właśnie stąd wysnuto wniosek, że po prostu białko nam, zbyt dużo białka w diecie skraca nam życie. Ale Kresser pokazuje kilka badań, które udowodniły, że nie tyle niskie białko, tylko niska metionina, czyli jeden z tych aminokwasów, jest potrzebna właśnie na niższym poziomie, żeby zapewnić nam ten sam efekt, czyli niski IGF-1. Metionina jest głównie w mięśniach, czyli w mięsie, które właśnie głównie składa się z mięśni, czyli w tym bardzo chudym mięsie, a także w jajach. Okazuje się, że bardzo ważny jest stosunek metioniny do drugiego aminokwasu, glicyny. Glicyna znajduje się w rosole, znajduje się w zupie mocy, którą tak często Wam właśnie na keto polecam. Znajduje się w kolagenie, w żelatynie i właśnie w tych tłustszych częściach, po które powinniśmy sięgać na ketozie. I jak się okazało, było takie badanie w 2011 roku, które pokazało, że wyższe poziomy glicyny miały ten sam efekt obniżenia IGF-1, co właśnie obniżenie samego białka, czy obniżenie samej metioniny. Także tutaj ten stosunek jakby źródeł aminokwasów, które jemy, i odpowiednie zrównoważenie ich jest bardzo ważne, czyli nie tylko chude mięso, ale również właśnie te tłustsze części, rosół, kolagen, te części bardziej odżywcze. Jeżeli w ten sposób nasze białko zbilansujemy, to również jakby zapewniamy sobie długowieczność i przeciwdziałamy temu nadmiernemu starzeniu się komórek. Może trochę trudniejszych słów i takich bardziej naukowych tematów było w tym odcinku, ale mam nadzieję, że dzięki temu już przestaliście się obawiać glukoneogenezy, a wręcz powinniśmy matce naturze być za nią wdzięczni, bo to naprawdę fantastyczny i niezbędny dla nas proces, również podczas ketoadaptacji i gdy jesteśmy w stanie ketozy. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje spostrzeżenia albo pytania w tym czy innym temacie, to dawajcie znać w komentarzu. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!